Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości oferuje szeroką gamę kierunków studiów, tu też nowa propozycja. Tym samym uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz mieszkańców. Wychodzimy znów naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom naszego środowiska lokalnego. W ofercie dydaktycznej uczelni mamy studia podyplomowe z zakresu detektywistyki. Nowy kierunek, detektywistyka, a więc nie mogło zabraknąć spotkania z najpopularniejszym detektywem w Polsce. Tą osobą jest Krzysiek Rutkowski, no, który przyjął nasze zaproszenie. Zobaczymy, co ma do powiedzenia, zobaczymy się, o co będziemy się spierać. Krzysiek jest nie tylko detektywem, ale jest showmanem, więc z całą pewnością będzie przesympatyczne spotkanie. Dobry. Debata opierała się na działaniach detektywa jako uzupełnienie pracy policji. Stworzyliśmy pewnego rodzaju instytucję, która ma bardzo pozytywny odbiór społeczny. Zresztą materiały, którymi dysponujemy w tym momencie, które niejednokrotnie są przedstawiane przez prokuratorów, przez policjantów, przez sądy, jednoznacznie wskazują, że tego rodzaju działania, jakie prowadzi Biuro Rutkowski, nie jest działaniem w jakikolwiek sposób szkodzącym komukolwiek, wręcz pomagającym. Prelegenci poruszyli tematy spraw kryminalnych prowadzonych przez jednostki policji i biura detektywistyczne. Podczas debaty omówiono stan bezpieczeństwa kraju, a tym samym obywateli. Jest jedna podstawowa zasada. Państwo nie ma monopolu na ściganie przestępców. O czym napisał w swoim dziele, bardzo zresztą znaczącym, pan prokurator apelacyjny Andrzej Piełtyka z Rzeszowa. Władze Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości zapowiadają cykl ciekawych spotkań, prelekcji, wydarzeń dla studentów i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Będą chyba niespodzianki, bo myślę, że tak do czerwca na uczelni i nie tylko. Przyjadą jakieś ciekawe osoby, z którymi mam do czynienia w Warszawie. No mam nadzieję, takie z pierwszych stron, topowe. Jak podkreślają prelegenci, podczas debaty nie było trudnych pytań, a to wydarzenie to nie lada gratka dla miłośników kryminalnych tematów.